Siema meczko ludziska, z tej strony Mister Adamo 15. Znajdujemy się znów na Wolusiowie, tym razem z klasami. Ostatnio było MP z Arkiem. Arek pomagał mi wtedy z rozrzucaniem obornika, a więc w tym odcinku już singla, bo tak jak mówiłem, raz MP, raz singiel. Nawet całkiem ciekawa seria, bo jak jest szansa, to jest kim, to mogę nagrać MPK. Potem, gdy na przykład tak jak dziś nie ma nikogo, to ja sobie mogę właśnie nagrać singla z klasów, które naprawdę podobają mi się. Więc orka obornika, to wiadomo, na zimę, dość ciężka. Trzeba sobie tak od serca przypieprzyć tą orkę dzisiaj. W ogóle te klasy pięknie, pięknie wyglądają. Zawsze one pięknie wyglądały. O, i lecimy. Wybierzemy sobie dzisiaj pole. Nie wiem jaki numer, ale to takie wąskie, bo ogólnie chudy włączyłem. Już niech będzie, jak to się mówi. Czekajcie. Co jest? O. Teraz jest git. Ustawiamy sobie. Oborniczek bardzo ładny. I orzem. Ale orzem w środku. Już nie wiem, czy to w środku będzie dobra orka, ale zobaczymy. 11-12, jak widzę tutaj na moim prędkościomierzu w ciągniku. 11,5 w tym momencie nawet. Więc jest całkiem w pompkę. Jadę bardzo blisko tego płotka, bo ten płotek jest dość, że tak powiem, w niemiłym miejscu ustalony. I teraz tak, chciałbym tutaj przeciąć się. Bo, no jak wiecie, to pole jest trochę grymaśne i zarazem ma tutaj to błotko. Błotko muszę obrać, na pewno nie będę chciał zaliczyć w topy i na pewno nie będę chciał wjeżdżać w to błoto, bo wiecie, jakie są błota teraz. Może tak trochę krzywo oboram. Ja nie oboram. Mogę trochę cicho gadać, ale trochę gardą mnie zażyna i trochę, wiecie jak to jest. Nie chcę ryzykować, ale ładnie tam przejechałem. Jakby to teraz skleić mądrze. Tak. Tak, dobrze. Idziemy z tej strony. Teraz poczytam jakieś pytanka. Ogólnie coś porobimy. Ogólnie dzisiaj jest dość wcześnie, nagrywam. Powód jest wiadomo, że no dzisiaj mam wolny i wolne będę miał przez najbliższe 4 dni. Niektórzy co oglądają dość bardzo dobrze mój kanał i vlogi, tam o których właśnie rozmawiałem, że w ten weekend mamy wesele mojego brata, jedynego, rodzonego, więc no będzie grubo. Zarazem też mnie nie będzie na fejsie, na YouTubie, ale nie będzie mnie, jakby to powiedzieć, pod względem mojej osoby, ale prawdopodobnie, nie mówię hop, bo wiecie jak to jest, prawdopodobnie będą filmy na YouTubie, nagram je z wyprzedzeniem. Tak do poniedziałku, bo prawdopodobnie we wtorek wrócę tak realnie do życia YouTube'owego. No i wtedy też zarazem pójdę do roboty, więc pozdrawiam. Więc jedyne dni wolne nie wykorzystam na YouTube'owaniu. Szkoda. No ale cóż, taki mamy klimat. Nie będę jakby tutaj płakał nad tym. Na wsteczny na Borussia V6. Dobrze jest tutaj, dobrze. I jedziemy dalej. I orzemy. Więc wiecie jak to jest, na pewno nie jeden z was miał takie coś, więc będzie na pewno ciekawie. Zarazem, jako że mam jedynego brata, to będzie mój jedyny. Jedyne moje wesele. Mojego rodzeństwa, więc wiecie, jest całkiem spoko. I dość ciekawe wydarzenie w moim życiu. No nie tylko w moim, ale tak się mówi, co nie? Ale spokojnie, filmy powinny być, tylko powinno być niestety. Inaczej nie dam rady, ale będzie jeden film dziennie przez piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. Przez dni będzie tylko jeden film dziennie. W weekendy oczywiście, w sobotę będzie to film z rana i to tak około, myślę, 9, 10 wrzucę wam film i to byłoby oczywiście na koniec może na tyle tego interesu z nagrywaniem.
Tutaj muszę tylko cofnąć, bo tutaj taki klinik został. Za wysoko to jest siodełko klasa jest. Siodełko, Boże, krzesełko klasa i nie widzę zbytnio. Nie wiem, czy można się tu podnosić, ale no, nie będę tutaj kombinował. I teraz sobie idziemy od dupy strony, bo chcemy mieć jakby to być bruzy tutaj w pośrodku. Łącząc te dwa, jakby to powiedzieć, rozstaje pól. I jedziemy. Jak mówię, w sobotę będzie to tak gdzieś do 10 godziny na pewno odcinek na YouTubie. W niedzielę będzie wtedy jak stanę. To na pewno. Czy ja tak mówię, ale no, liczę, że nagram te wszystkie odcinki. Czyli raz, dwa, trzy, cztery odcinki do przodu nagram, więc myślę, że będziecie mieli na spokojnie odcinki i będziecie mogli weekend oglądać, bo weekend to jesteście w domu wszyscy, więc... Oj, haszło mi się, o Jezus, jeszcze się zawieszę tutaj. O, drzewo, to będzie gitara po prostu. O, gitara się ma, Boże. Jakie to pole jest dziwne do orania, no ale trzeba tak zaorać, nie będę to jakoś kombinował. To nie są jakieś szerokie, duże łuki, więc trochę inaczej, ale zawsze się zaorze. Niedzielę oczywiście jak wstanę, a w poniedziałek no też jak wstanę, więc tutaj będziecie musieli wyczekać, ale nie, w poniedziałek przecież do szkoły idziecie, cholera, zapomniałem, więc w poniedziałek będzie normalnie około godziny 14-15. O, wtedy to już na pewno wstanę. Obawiam się właśnie to bardziej niedzieli, o której godzinie właśnie będę w niedzielę rano dostępny, więc dlatego też nie wiem dokładnie o której godzinie, a o 14 już znów wyjeżdżam z powrotem na poprawiny, więc wiecie jak to jest. Ale nie, no spokojnie, wstanę na pewno do 12, więc przez 2 godziny uda mi się na luzie wam dać ten, bo wrzucony on na pewno będzie, tylko udostępnić to na spokojnie, to udostępnię. Tyle z informacji parafialnych z moich okolic. Nie, no tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi naprawdę, jakby nie było tych filmów, bo nie wiem, no jak dzisiaj na przykład będę miał nawał pracy, wiecie, jak to jest przygotowania, no to nie dam rady nagrać, tak? Ale jeżeli będę mógł na spokojnie wszystko nagrać, to będziecie mieli. Mogą być to same single, bo Brączka nie ma, wyjechał na wycieczkę. Bolek pracuje dzisiaj, a jeżeli pracuje do późna, to może nic nie nagramy, ale nie wiem. To wszystko zależy, jak tam mu się w pracy wszystko zrobi. Tylko ja tutaj nic nie mówię. Powoli się to pole wyrównuje. Najlepiej to by było teraz, wiecie co zrobić. Właśnie, żeby takich esek nie robić, esów, floresów. To teraz przydałoby się tak wyrównać to wszystko. Może wyrównam, bo tak mi trochę wkurza takie eski tutaj. I tak będziemy robić na razie. Wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem. Teraz jakieś pytanko zarzućmy. Nawet lepiej, jak będę sobie na wstecznym jeździł. Opa. Co my tu mamy? Jakie to są stare pytania. Dawno wrzucane i dlatego może inaczej. Czy będziesz zmieniał Mazdę na coś nowszego? Pozdrawiam, Dominiku. Powiem ci szczerze, że przez myśl mi na razie przechodzi tylko jedna rzecz. Oczywiście myślałem na ten wymianę Mazdy, na nowszą Mazdę, na Mazdę 3 i to od dość dłuższego czasu myślę o tym, ale dopiero niedawno założyłem gaz, dopiero zaczynam cieszyć się jazdą Mazdą, a naprawdę super jazda. Powiem wam szczerze, że jak mówiłem, tą benzynę samą, no niestety nie wyrabiałem się pieniężnie na to z wypłaty, bo wtedy jeszcze pracowałem jako na praktykach, więc tam wypłata zasna nie była. Więc ciężko było wyrobić z 200 w ostatnim roku na tankowanie benzyniaka 1.3 z 70-konnym silnikiem, który chlał więcej niż Omega Hikstera. Nie, tak serio, no nie wiem, z jakimś oszczędnym samochodem pod względem benzyny. Nie wiem ile wcina, bo nigdy tego nie mierzyłem, no ale na pewno nie mało. Trochę tam kilometrów, wiadomo, przejechałem, ale to nie ma porównania. Teraz robię na gazie, a co robiłem na benzyniaku, bo jakby to powiedzieć, dzień do nocy.
Więc dopiero się cieszę jazdą tutaj Mazdą. Fajnie się rymuje się. Cieszę się jazdą moją Mazdą. Fajnie. Ale myślę, że kiedyś jak się dorobię, może jak popracuję gdzieś z rok, dwa, nazbieram trochę tych pieniędzy. I wtedy będę myślał nad Mazdą trójką, może wtedy zejdzie z ceny, to już w ogóle wtedy będzie super. Bo na razie 15 koła za taką super Mazdę, żebym sobie wymienił. Na razie mówię, no chciałbym, ale no nie myślę o tym, bo mówię, dopiero nacieszyłem się już dość fajnie przez te pół roku, ale jeszcze mi brakuje, więc jeszcze bym się pojeździł sobie chętnie Madzią dość długo. Nie wiem kiedy. Nie mam jakiegoś wyznaczonego dnia. Kiedy... tam czasu kiedy wymienię sobie, ale na pewno sobie wymienię na Mazdę trójkę. To już postanowiłem, że chcę kolejnym samochodem mieć też Mazdę i oczywiście nowszą generację, czyli trójeczkę. Bo na lepszą wersję mnie nie stać, a nawet na trójkę mnie nie stać, ale no, to są takie marzenia do zrealizowania, bo 15 koła do zebrania na przykład takie 2 lata, czy tam rok, na spokojnie. I jest to... do zrobienia, no pomyślmy sobie, 15 miesięcy odkładam po 1000 wypłaty i mam na spokojnie, tylko mówię, no za rok to już na pewno cena, jeszcze na pewno ulegnie zmianie i to dość porządnie. Wiecie jak to jest na rynku samochodów używanych. Więc tyle w temacie, za chwilę wykręcimy sobie, jedziemy, ja poszukam kolejne pytanko. Nie będę nagrywał CS-a, tak od razu mówię. Co sądzę o początkujących youtuberach? Szczerze, jeżeli ktoś zaczyna zabawę z YouTube'em, jest początkującym, no to myślę, że ma do wyboru dwie ścieżki. Tak jak ja bym teraz miał zaczynać. No albo gaming, albo własny pomysł na YouTube'a. Bo no gaming, no na gamingu też trzeba się znać, żeby móc grać. Trzeba mieć też, no najlepiej mieć też znajomych, tak, którzy się bawią w tym, nie bawić się samemu, bo samemu za daleko by się nie doszło, tak jak na przykład w moim tutaj sytuacji. Poznałem chłopaków tutaj, Bolka, Mikiego, Brączka, teraz Tanasa, Arka, tam Kazia, Kaskiego, wszystkich, którzy byli związani. Mieli już, żeby to powiedzieć, znaczy tutaj bardziej Bolek z Mikim mieli już swoje osiągnięcia i na pewno to dużo mi pomogło nad tym, że jestem jaki jestem na razie na YouTubie, więc to mi się podoba i to ogromnie. Więc też no naprawdę, jeżeli macie znajomych, no to wtedy macie no, ogromną szansę. I jeżeli takowych znajomych nie macie, no to mówię, no to musicie zacząć z gaminga, którego naprawdę się znacie. Najlepiej na, no, z takiego, na który jest teraz popyt taki dość porządny. Nie mówię gaminga, tylko po prostu jakieś gry, ale tak się mówi. No albo mówię, macie jakiś fajny swój pomysł na w ogóle na kanał typowy, nie wiem, co mało jest na YouTubie. No nie mam teraz pomysłu, bo ja nie jestem od wymyślania pomysłów, ale powiem wam szczerze, że no jest ciężko z takim czymś, żeby tak teraz się wybić. Jeżeli ktoś naprawdę w tych czasach wybije się na YouTubie ze swojego pomysłu, to naprawdę no, super kozak z niego jest i taki ludzi naprawdę trzeba chwalić, bo no bo serio, no tak na dzień dzisiejszy ja bym naprawdę ciężko miał z zaczęciem zabawy na nowo. No, co jest? Cyk. A mówię, bez pomysłu własnego lub gamingu nic nie, moim zdaniem nic nie wypali, ale ja mogę się mylić, wiecie o tym. Ja to tylko sprzątam. Pomysł na nagrywanie to podstawa. To jest proste. Lecimy kolejnym pytankiem. Czekamy, bo tutaj trzeba będzie pomyśleć zaraz, co dalej. Szczerze, normalnie pytania niektóre są takie zabójcze, że ja muszę wybierać. Jaki jest twój najlepszy przysmak na co dzień z owoców?
Rozjebałeś mnie tym pytaniem. Poczekajcie, muszę pomyśleć, co ja jem. Znaczy, no codziennie owoców nie jem. To po pierwsze. No ale tak to z owoców. Znaczy najczęściej może z warzyw to jem pomidora. To tak. Na co dzień może nie jem codziennie, ale często w tygodniu jadam. Lubię tak jednego, tak wziąć sobie pomidorka i wpierdzielić go całego najlepiej. Ale tu mówiliśmy o owocach. No nie wiem. Na pewno lubię jabłko. Znaczy ogólnie dużo owoców lubię, ale na co dzień najlepszym przysmakiem. Szczerze, no teraz to rozbite mi pytanie, bo nie mam jakiegoś codziennego owoca, którego jadam. Mówię, no lubię, nie wiem, na przykład jak mam gruszkę, to lubię zjeść gruszkę na przykład z drzewa, tak sobie zerwę, mam taką gruchę u siebie na podwórku. Śliwki, też mam śliwę. Ogólnie nie jest dużo takich, ale jakby to powiedzieć, nie mam czegoś takiego, że muszę jeść dzień w dzień jakiś owoc, bo na przykład nie wytrzymam bez niego. Więc tutaj nul problem. Nie mam takiego owocu ulubionego, bez którego nie mógłbym żyć dzień w dzień przez 365 dni w roku. Tyle w temacie owoców. Zaraz poczytamy dalej. Pomyślmy logicznie, tam się muszę cofnąć, bo tam coś jakiś mijak widzę cholerny z tym obornikiem, więc on niech się cofa, a my tu myślimy dalej. O, jest jeszcze tutaj jedna strona. Pytanek, bo myślałem, że już nie mam pytanek, a i tak będziemy zaraz kończyć. Powiem wam szczerze, dużo pytań na temat Mazdy tutaj jest. Co dalej? Czy kupisz FSA-17? Oczywiście. Jeszcze nie zamówiłem, bo zamówiłem dopiero FIFA, ale zamawiam FSA już niedługo. Oskar, Czybek, poczekajcie. Gdybyś obudził się w nocy i znalazł się nie w swoim domu, tylko w wypasionym gospodarstwie, gdzie są New Hollandy, John Deere i inne, to jaka by była twoja reakcja? No teraz żeś mnie rozbił, kolego, sympatyczny Przemysławie. Pozdrawiam cię serdecznie, bo no jakieś kreatywne pytania, a nie zabójcze, które nie wiem, zadają pytanie czy nagram vlog z Brączkiem albo z Bolkiem, bo tak 2 na 10 w tym momencie pojechał do Brączka czy albo do Bolka. Znaczy do Bolka, no to jest szansa większa, ale do Brączka mniejsza. Ale przejdźmy do pytania. Co bym zrobił? No na pewno pomyślałbym, że to jest sen. To tak na wstępie. Bo no sorry, ale budząc się w nocy, no to tak no, jakbym spał i no marzył sobie, no na pewno bym był bardzo szczęśliwy. No co, no jeżeli bym wiedział, że sam mogę na przykład pojeździć tym tam New Hollandami, John Deere'ami, MF-ami, Ursusami, co tam by było na tym gospodarstwie, wsiadałbym i bym jeździł pewnie całą noc, dopóki bym, nie wiem, skończył marzyć o tym. Ale jeżeli naprawdę bym taką dostał, no, gospodarkę, nie wiem, na przykład w darowiznie, czy w ogóle po kimś bym odziedziczył, no na pewno bym był bardzo szczęśliwy i no zacząłbym myśleć, no na pewno moje życie musiałoby się zmienić, bo jakby to powiedzieć, ustawiał się teraz pod świat rolnictwa, więc też byłoby ciekawe. Na pewno bym myślał dość, jak rozwijać to wszystko, ale to są tylko marzenia. Bez przesadyzmu. Tak naprawdę. Żeby tak ni z gruchy, ni z pietruchy dostać gospodarstwo warte milion albo więcej, no to chyba trzeba się czepku urodzić. Albo wygrać w Totka. O, właśnie ciekawe, bym wygrał w Totka. Na pewno bym coś z rolnictwem zrobił. Jeżeli bym tak wygrał, nie wiem, z 50 milionów. Nie no, może przesadziłem, bo tyle chyba wygranych. Rzadko takie wygrane padają. Ale niech to wygrałbym to 20 milionów. No to kurna, no. Spokojnie bym mógł w rolnictwo pójść. Tylko czy by mi to było opłacalne później? To mnie teraz ciekawi. Czy jakbym wydał tę kupę pieniędzy na to rolnictwo, czy by mi się to potem opłacało? Myślę, że tak, ale nie myślę o tym. Bo po co? Z jednej strony po co się rozwalać takimi marzeniami, które mogą się spełnić. Na pewno nie wygram w Totka, to po pierwsze, bo nie mam szczęścia.
jak to się mówi, ma się ktoś szczęście w miłości, nie ma się szczęścia pieniędzy, albo na odwrót, więc a ja bynajmniej raz nie miałem szczęścia w miłości, pieniędzy też nie miałem, a teraz mam szczęście w miłości, pieniędzy też nie mam, więc taki klimat. Myślę, że w tym odcinku to tyle, bo nam się pytanka skończyły. Czy jeszcze tutaj jakieś zabójcze pytanie? Ile czasu zajmuje ci renderowanie filmu? Szczerze, zależy od długości i jakości filmu, ale jest to do maksimum godziny. Minimum, jeżeli naprawdę super film jest szybko do zrobienia, wystarczy pół godziny, 40 minut. 40 minut to jest taka średnia gra, średnia zabawa, którą potrzebuję do zrobienia filmu. Multiplayer to wtedy troszeczkę inaczej nam to wychodzi, bo musimy, no ja muszę dograć wszystkie kamerki, ramki, no jest trochę te wtedy roboty, no na pewno godzina spokojnie z tego wychodzi. Ja wam dziękuję, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne filmy w ten dość cudowny weekend w moim życiu, więc ja wam dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć!